Nie chcemy generalnie, aby nasza gmina stała się wysypiskiem czy składowiskiem odpadów dla innych terenów. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi. Czemu ma ten plan służyć? Celem planu jest określenie kierunków rekultywacji terenów, zakończenie eksploatacji zbóż potrzeby naturalnego w sposób zgodny z rozwojem gminy, ochrona środowiska przyrodniczego i środowiska zamieszkania, przyległość odbudowy Nowej Wsi oraz ochrona krajobrazu kulturowego i ustalenie stref zabudowy w rejonach spełniających warunki obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej, czyli głównie po obu stronach drogi. No tak, ale ja mam takie pytanie, dlaczego się zabrania wydobywania tego piasku w późniejszym terminie, skoro tam jest teren, gdzie można ten piasek wydobywać, tak? Są wydane koncesje. One są dosyć długoletnie, ostatnio bodajże jest do 35 roku i w miejscach oznaczonych jako kopalnie, w innych miejscach będzie można wydobywać oczywiście piasek. Nie będzie można poza tymi terenami. Nie wiem, czemu ma służyć ten plan zagospodarowania i wydane na to pieniądze, jak twierdzenie, że to ma być uderzenie w pana Krótę, który wydobywa ten piasek. Uchwała o przystąpieniu do planu został ten projekt uzasadniony tym, że chcemy uporządkować na terenie Nowej Wsi, w związku z sygnałami od mieszkańców, chcemy uporządkować sytuację. Nie chcemy generalnie, aby nasza gmina stała się wysypiskiem czy składowiskiem odpadów dla innych terenów. Niech każdy swoje odpady zagospodaruje na własnym terenie. To po pierwsze i o tym była mowa w momencie podejmowania uchwały o przystąpieniu do planu. To nie jest plan skierowany przeciwko komu, nie jest to plan personalny, to jest plan zagospodarowania przestrzennego. Dotychczasowa działalność firm prowadzących działalność polegającą na wydobyciu piasku we wskazanym miejscu sprawiała uciążliwości mieszkańcom. I czy te uciążliwości były dokumentowane? Głównie sygnały ze strony mieszkańców dotyczyły tego, że niszczone są przy tym, ponieważ z reguły to wydobycie i transport odbywa się ciężkim transportem, że cierpią na tym nasze drogi gminne, zapylenie i tak dalej, tego typu historie, a także już w wyrobiskach zostały złożone odpady, które dla mieszkańców no, stanowiły ogromną uciążliwość. I stąd był ten wniosek. Omen, dyskusja przypomina mi dyskusję sprzed lat, kiedy główne złoża piasku były na Sztumskim polu. Wypisz, wymaluj, ta sama sytuacja. I wtedy też było. Jeżeli zrobicie plan, jeżeli przestaniemy kopać, SKM upadnie, a to jakieś tam inne tam jeszcze przy okazji upadnie, ale z drugiej strony trzeba było wziąć, co wy z tą psią robicie. Przecież tam była jedna, całe Sztumskie pole to była jedna wielka dziura. I w którymś momencie trzeba było powiedzieć stop, bo nie możemy całej wsi przeorać, przekopać. I dzięki temu dzisiaj na Sztumskim polu jest tak jak jest. Powstają piękne domy, jest ładny pejzaż. Zróbmy to samo w Nowej Wsi. Nie pozwólmy Nowej Wsi przekopać w poprzek i wzdłuż. Zróbmy tam porządek jakiś. A jeżeli ten pan ma koncesję jeszcze ileś tam 12, 14 czy 15 lat, dajmy mu spokojnie pracować. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. 9. Dziękuję. Kto przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? 2, 4, 5. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 9 głosami za, 1 głosem przeciwnym i 5 wstrzymującymi. Dziękuję bardzo.